No siema, witam was w kolejnym poradniku. To już chyba będzie piąty poradnik. I dziś pokażę wam, jak w jaki sposób cheat engine'em dodać sobie to te śmieszne papierosy. Ponieważ no, pytaliście się tam, z czego co dobrze pamiętam, chyba dwie osoby się zapytały. Przyznam wam się bez bicia, że dwie osoby się spytały. Ja stwierdziłem, że okej, skoro te dwie osoby ciekawi, jak to zrobić, no to zrobię o tym odcinek. No, co mi to szkodzi? Jaki to jest problem? Ja wam nagram, wy będziecie mieli kolejne 2 minuty do oglądania. Chyba, że dalej będę się rozgadywał, no to będziecie mieli 20 minut do oglądania. Ale my bierzemy szybko cheat engine'a, przenosimy go sobie na drugi ekran. No i wybieramy proces. Stara gadka, Moon Bazoo, zostawiamy na 4 bitach. Na 4 bitach. I wpisujemy tyle, ile mamy tych śmiesznych papierosów. Robimy first scana. Wchodzimy do gry. Wypalamy jeszcze jednego papierosa. Trochę to trwa, ale podejrzewam, gość jest dobry, jeżeli on tego śmiesznego papierosa, czy nawet zwykłego papierosa wypala na 2 razy. Do gościu ma pulsa ze stali. Naprawdę. I on bez żadnego kaszlnięcia nic. Wracamy z powrotem, bo zmieniła nam się wartość. Wpisujemy 7. Next scan. Jeszcze raz musimy wypalić. Nie polecam wam palić w aucie w Moonbazu, ponieważ pokażę już wam, co się stanie. Wsiadamy do auta. Palimy, 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 palimy. I w aucie powstaje wielka chmura. Możecie zadymić całe auto, jeżeli wam dobrze pójdzie. Ale dla mojego komputera to jest no, o, tak jak widzicie. Nie jest to dobre. I ta chmura później się trzyma w tym aucie. Nie jest to dobre, bo później FPS-y spadają. Wracamy z powrotem. Wpisujemy 6. Next scan. No i mamy to. Wpisujemy. Wy wpisujecie swoje wartości oczywiście, ja wpisuję te, które miałem. Ale żeby nie było tak, że później niektórzy mi piszą: słuchaj, mordo, bo nie działa. A później odpisują po 5 minutach: słuchaj, jednak działa, bo wpisałem twoje wartości z filmu. Wpisujemy sobie 1000 albo 10 tysięcy. Klikamy OK. I klikamy G. No i mamy. Cała filozofia. Jak mówiłem, 2 minuty. Dlatego wam odcinek ten wleci o 10 pewnie. Przed tym odcinkiem, co ma być o 13, postaram się go wrzucić na 13. Ten się postaram wrzucić na 10, więc spokojnie. To będzie odcinek naprawdę dobry. Dobry odcinek. Odcinek też będzie dobry, ale dzień ten dla was będzie mega dobry, ponieważ wrzucam wam 2 odcinki. 2 odcinki jednego dnia. Naprawdę staram się. Więc ja wam powiem jeszcze szybkie ogłoszenia. Subik, komentarz, like. A widzimy się już w następnym odcinku o 13 albo znowu o 15. Nara!